Boże, gdzie ja jestem? Ja w ogóle totalnie zapomniałem, gdzie ja mam obóz, już tą panią? Ale gdzie? Tu go nie ma. To jest pani bibliotekarka, jakby się ktoś pytał. Ranny Julek. Gdzieś tu miałem obóz, ale gdzie? O, rety, rety. No to ładne klocki, bo mam głodny jak szlak. No nie wiem, gdzie jest mój. O, tutaj, tutaj. Tutaj, przy tej dziurze. Okej, okay, dobra, dobra. A gdzie ja jestem? O Jezus Maria. Aż tutaj. A, mam misję, golenie tych. A fuj, tego nie chcę w sumie. Mam ogolić te tutaj. Dobra. Ale z głodu padnę, zanim ogolę cokolwiek. Przejdźmy się w tą stronę. Nadal łajdaki uciekają. Może tu coś. Jakieś borówki. Są borówki, ranny boski, jestem uratowany. Tu mam też dwie marchewki, a nawet trzy. W tych rejonach jeszcze nie bywałem. Jakaś straszna dzicz. O. Groby. I złoto. Wow. Fajna sprawa. A macie rację, sprawdzę. Może mam jedzenie w chesterze? Nie mam. Okej, okay, dobra. Dramatu nie ma. Jakoś sobie poradzimy. Bazalt. Wow. Tego się nie da rozwalić w ten sposób. O, a tutaj to chyba będzie złoto, bo widzę, wyczuwam żyły złota. Aha. Fantastycznie. Zbliża się wieczór. Ależ ciemnica straszna. No dobra. I jeszcze tutaj. Ale mam tych gold nuggetów. Znowu jestem bogaty. Niestety nie miałem szczęścia. Są barwy. Widzicie, co by mi się przydało? Takie jakieś ciepłe, wiem, gorące te. Nie wiem, jak to powiedzieć. Takie są gorące rzeczy, co spod ziemi. Gejzery, o, gejzery. Gorące gejzery. Posiliłem się borówkami. Teraz wracamy i będziemy w nocy ten golić bawoły. Co nie jest rzeczą prostą. Jak się niejednokrotnie przekonałem. Mam przygotowane pochodnie, jakby co. Daleko jeszcze do tego zakrętu? Okej, już jesteśmy prawie tuż, tuż. Chodź, Chester, chodź.
O, tutaj są bawoły. Tu sobie ugotuję marchewkę. Okej. Okej. Mi się kamień powinien nagrzać pod tym, przy tym ognisku, tak sobie myślę. Jeszcze godzinka i bawoły pójdą spać. O, już się nagrzewa. Okej, poszły spać. Szukamy następnych bawołów. O! Są i następne. Idziemy dalej szukać. Co, lepiej sobie zrobić jeszcze jedną pochodnię. Just in case, just in case. O nie, nastał świt. Shit. Ile zebrałem? 10. A żeby zrobić solidną beretkę? Gdzie to jest? O! No nie! Teraz, żeby zrobić kapelusz, to trzeba zrobić... O, rzesz. Oj, niedobrze. Oj, niedobrze. Zimowy kapelusz. Mam wszystko, co jest mi potrzebne. Tak jest. Zimowy kapelusz. Coś nowego się pojawiło. Dobra. Muszę iść do maszyny. A tu przy okazji jeszcze coś... Jaki smutny ogolony. Dobrze, że zmienili to. Okej. Zdaje się, musimy sobie wskoczyć do... Mój obóz jest na dole. Dam, dam, daram, dam, dam. Moja pani bibliotekarka fantastycznie sobie radzi w trudnych warunkach. Tak sobie myślę. Aha, to musi iść tędy. Głodna nie jest. Materiały na kapelusz ma. Muszę jakąś dziwną skrzynkę. Ojej. Mam nadzieję, że mnie piorun nie strzeli. Chodź tu. Mniejsza z tym. A tu może mogę postawić? Nie. Wiesz, drogi Chesterze, do czego służy ta skrzynka? Krótko mówiąc, czapka bawoła służy do przebierania się w bawoła. Ekstra. Idzie zima i to za, będzie za dwa dni zima. Przygotujmy sobie trochę drewna na zapas. Zabierzmy też szyszki. To posadzę sobie trochę drewna koło obozu. Chociaż nie, zdaje się, że ja koło obozu to mam cały las. Wszelkiej wady. Dobra. Siuch. Gdzie ja jestem? Ja pierdziu, totalnie nie w tym miejscu, co trzeba. Jak ja mam znaleźć tego wormhola, który mnie zaprowadzi do mojej dziurki? Dammit. Chyba muszę iść jakoś inaczej. Jak tu się to przeskakiwało?
Może przez tą dziurę. No dobra. Mam nadzieję, że zdążę do obozu. Zanim chyba przyjdzie. O! Borówki pozbierajmy przy okazji. Okej. No, wredny Indar, nie zdążysz. Moje borówki. O! Shit! Ale walnął piorun blisko. Dobra, spokojnie, spokojnie. Jestem w nieladoopałach. 18 dzień, 19 przyjdzie zima, a ja nie wiem jak wrócić do obozu. Mam nadzieję, że przez tą dziurę się da. Tymczasem pozbieramy borówki. Zawsze jakiś prowiant, nie? I tutaj. Zbieramy wszystkie borówki. Wszystko się może przydać. Genialnie. Tara, ta, 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 ta. Pada deszcz, ale nie szkodzi, bo ja mam kwiatkowy ten kapelusz. To chyba ma jakiś sens. Dobra. Żeby mnie tylko jakieś pszczoły nie obskoczyły. O nie, zbliża się nocka. Ale chyba idę w mniej więcej dobrą stronę. Dobra. Tak. Idę w dobrą stronę. Chester za mną nadąża. O, w zimie można zbierać borówki? To doskonała informacja. Problem jest jednak taki, że w zimie trudno wyjść daleko poza obóz, bo jest zimno. Nawet z tym kamieniem tutaj ogrzewającym jest ciężko. Tam, daram, dam, tam. Mam nadzieję, że to jest moja dziurka. Nie! What the hell? Jak ja mam wrócić do domu? Ożesz w mordę jeża. Nie, synu, to nie jest śmieszne. Ja tu zemrę z głodu. To wejść do domku. Chryste, panie. Dobra, ta dziura prowadzi do tej. Ta dziura prowadzi do tej. To musi być któraś z tych dziur. Och. Koszmar! Boże, mózg mi się dodatkowo lasuje. Pozbierajmy kwiatki, to powinno pomóc. Dobra, gdzie mam je wsadzić? Gdzie mam wsadzić kwiatek? Jezus, Mar, jakiś niewidzialny niewidzialnik chodzi za mną. O my god, jak ja dotrę do obozu? Muszę sobie poprawić psychikę, muszę coś ugotować, muszę przeczytać jakąś książkę. No dobra. Teraz będzie dramat, jak nie dotrę do domu na czas. Dobra. Zrobiłem grzebik. Ja się obim, że... nom, 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 nom. Dobra, borówki załatwiły sprawę.
Teraz trzeba załatwić sprawę, kurczę, chłodu. Znaczy właściwie nocy. Może ja bym się przespał do tego rana, to by mi się poprawiła psychika. Zaraz, gdzie tu jest śpiwór? Trzeba by zrobić linę. To na chwilę odłożymy tu. I teraz, Boże drogi, gdzie jest śpiwór? Śpiwór! Obudzę się pewnie głodny jak cholera. Ale z odrobinę poprawioną psychikę. Dobra. Mam nadzieję, że idziemy do właściwej dziury teraz. Jak ja mogłem to zapomnieć? Dramat! Prawdziwy dramat. Kolejne boróweczki. Tu w lewo, dobra. Shit. Z buta też bym poszedł, ale nie doj... Kurde, mogłem iść z buta. Chryste. Co ja kombinuję? Myślałem, że tam nie ma wyjścia, że to jest jakaś wyspa taka, wiecie. No mam nadzieję, że to ten buchaty otworek ten zaprowadzi mnie na miejsce. Nie! Moja statusio! Dramat, synu! Dramat? Nie mogę znaleźć swojej dziury! No. Może tu. Boże, nie trafię do obozu i zamarznę. Przecież to tragedia. Boże, niech to będzie właściwa dziura. Jezu, synu, jesteśmy w nie lada opałach. Opałach? Opałach, tak. Dlaczego? Bo nie mam... Nie dam rady przetrwać zimy, jak nie dotrę do obozu. Pójdę z buta. Powinno się udać, jeszcze jest szansa. Jezus Maria, psychicznie mózg mi się skurczył. W głowie mi się kręci. What the fuck? Nie chciałem trafić, Jesus. Jakiś tajemniczy czarny stworzeniak był tam. Arany boskie, arany boskie. Zbierać kwiatki, zbierać kwiatki, zbierać kwiatki. Okej, spokojnie, idziemy, dobrze idziemy. Jezu drogi, jak mogłem zapomnieć, która jest moja dziura? Okej, już trochę lepiej. Już troszkę lepiej. Już mi się mózg naprostował przynajmniej. Dobra, dobra, dobra. Dobra, teraz tą stronę. Proszę drogi, zostało jeszcze tylko parę godzin do nocy. Cię kręcę. Obłądziłem? Tylko troszeczkę. Ja cię kręcę, zostało mi 6 godzin, wszystko na styk. Co ja mówię, 6? Raz, dwa, trzy, cztery. Nie wiem, jak tu jest. Gdzie się otwierasz? Ty mnie poprowadziłaś. To dziuro. To nie była moja dziura. Chociaż są borówki po drodze. O,
Chodź mój... Oj, synku. Wyłącz, wyłącz, telefon, telefon wyłącz! Jesus! Pa, pa! Śpi dobrze. A masz tam poduszkę swoją? Możesz potem przyjść, ale na razie nie, synku. Na razie nie, wiesz? Dlaczego? Synku. Aaa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 
my god! Szerszenie. Gonią mnie szerszenie, synu. A co to są szerszenie? Takie duże pszczoły, które są bardzo niemiłe. Niemiłe? Boże, zdążę? Dotrę na miejsce? Chodź, Chester, idziemy. Ale to jest takie prawie jak Minecraft. Jak Minecraft? Tak, to jest trochę podobne do Minecrafta. To jest Minecraftem. Nie, Minecraft jest taki kwadratowy, pamiętasz? Kwadratowy, ale to też może być Minecraftem, ale wszystko jest okrągłe. Tak, to jest okrągły Minecraft. Okrągły Minecraft. Uważaj na pszczoły. Bardziej się martwię o pająki teraz, wiesz co, nie? Ale kto cię gonił, ten? Pająk! Co to za ten? O ten? Tatusiu? A to jest Chester, I coś nam jako zrobi? Nie, Chester jest moim kumplem. To jest taka chodząca walizka. Chodząca walizka? Jest. O mój Boże, mój obóz. Gdzie jest lodówka? O tu. O Boże, ile mięsa zepsutego. No dobra, trzeba zrobić kapelusz. Ile mięsa zepsutego? Mam zimowy kapelusz, wiesz? Mhm. Strasznie mi się zepsuło jedzenie tutaj. Gdzie? Tutaj, no. W środku miałem zapasy jedzenia. Mam trochę suszonych takich. Ale na szczęście, że masz złoto. I chilofy. Tak uważasz? Tak. Może to zagramy w taką grę, ona jest fajna. Myślisz? Taka jak Minecraft. Mhm. Ale czapka się zużywa. A dlaczego ten pan jest bardzo smutny? Jaki pan? O ten? Ja nie jest bardzo smutny, synku. I on wygląda, jakby był malutki. Nie. Jak to? Ej, mamy dużo tych czapek. Mamy ich 29. Tak, tatusiu? O! Co? Coś mnie ugryzło. O. Potwory! No wiem właśnie, potwory. Został mi łóżko. Mhm. Ale jak? Nie, łóżka nie chcę. Dlaczego? A jest. Synku, ty idź spać, to jest pora do spania dla ciebie. Raz, dwa. No wiem. Dobrej nocy życzę. Sobie twarzy nie przytnij tymi drzwiami, okej. Tam, taram, ta, tam, ta, tam. Tam, tam, tam. Ej, zobaczcie, nie ma zimy. Nieźle. Nie dopiero przed nami. Smażymy dużo dżemiku zrobię. Okej. Musiałem zrobić bardzo dużo tych dżemu borówkowego tego.
Okej. Dobra. Jak wygląda sytuacja borówkowa? Robimy dżemik. Okej. Tu marchewki niestety już do niczego się nie nadają za bardzo. Ale spróbujemy jeszcze jakoś wykorzystać je. Okej. Dzisiaj dużo gotowania nas czeka. No, gotuj się, gotuj się. Ratatuj. Udało się jakoś te marchewki odratować. Okej. No dobra, dobra. Mamy... Czy ja mam jakąś skrzynkę? Tak, mam. Proszę. I jeszcze sobie zrobimy jedne meatballsy. Mięso suszone jest zawsze dobre i ono długo trzyma świeżość. Przygotujemy sobie też korzeń mandragory gotowany. Można by też zbudować coś leczącego. Ale jakoś tak mi się nie chce za bardzo. Dżemik do lodówki. Czyli zima się zacznie chyba następnego dnia, nie dzisiaj, ale jutro. No gotuj się szybciej, kochana mandragoro. Ja tu blisko mam do drzewca. No to w miarę blisko, dobra. Trzeba więcej drewna nakosić. Ojejku. Nie ma drewna, bo... Nie szkodzi. Są węgielki za to. Gdzie jest zima? Co, nie będzie zimy, czy co? Ciach. Węgielki też są świetne do ogniska. Chyba nawet lepsze niż drewno. Okej. Najważniejsza rzecz, jaką mam, to jest ten kamień tutaj, który ogrzewa. Powinien być jakiś kalendarz czy coś, żebym wiedział, że się zima zbliża. I wtedy bym się mógł przygotować, a tak to trochę... Na skutek własnych doświadczeń. O! What the hell? Czego chce ode mnie ten... Cholerny szerszeń. Ty widziałeś, Chester, jak się na mnie rzucił? Mother Haber. No.
Mamy tyle węgla, że ho, ho, ho! Chodź tutaj jeszcze. Dobra. Wracamy do obozu, wracamy do obozu. Znowu mi mózg opadł trochę. Dobra. O, o, jest mandragora. Zupa z mandragory. Gotujemy, gotujemy. Uschnięte mięsko. Kolejny dżemik. Sobie bym dwa garnki zrobił, by szybciej poszło to gotowanie. Ale czy ma sens dwa garnki? Koło przepieczone. Ktoś mnie oszukał, nie ma zimy w tym roku. Ojku, jejku, co mam o grze opowiadać? Kurczę, to wystarczy pooglądać. Chodzi o to, żeby przetrwać. A nie jest to proste. Kiedy tyle jedzenia nagotowałem, kompletnie zapomniałem. Zbierać. Znaczy jeść, tu co ja gadam, zbierać. W ten otwór gębowy nie wchodzę. Trzeba będzie pozbierać kwiatki, ale ładnie mi się tutaj kamień nagrzał. Siedem się. Dobra. No i zimy nie ma, jak nie było, tak nie ma. Oj, chyba już jest trochę zimniej, co? Zważywszy na kolory. Ja muszę pozbierać kwiatki, bo mi się... What the hell? A, shit, zapomniałem pudełka zabrać. Miałem to pudełko położyć tam. Wow! Jakiś straszny stwór. Z kim gram? Z Chesterem. Okej. Okay. To przełóżmy do... Muszę zdecydowanie poprawić stan mojego umysłu. Na szczęście kwiatkowy wianuszek powinien w tym pomóc. Skradamy się, skradamy się. Po lesie, po lesie. Są kwiatki. Kwiatki najważniejsze rzecz na świecie. Przez te podróże po wormholach prawie mi mózg wyparował. Jak się okazało, to wcale nie było potrzebne. I ptaki też. Hello? 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 What? What? Whoa! Whoa! What the fuck? What the hell? What the hell? What the fuck? What the hell? Co to za szkocki ten? Shit! What the fuck is wrong with you? Oh! Damn it! Zostawiłem tam plecak! Cały swój plecak!
Oszesz mordę jeża. Ej, Chester, poszli już sobie. Oh! What the fuck is wrong with you? Stop chasing me! Zaraz mu przywalę. Rystę. No i cały mój plecak poszedł się sypać. A co oni mnie napastują aż tutaj? What the fuck? Będą mnie tak ścigać długo? Ja pierdzielę. Pierdzielę, ja pierdzielę. O, miodek. Chodź, Chester, włamiemy się im do obozu teraz. Czy mnie gonią te parszywcy? Czy one przestaną mnie gonić? Chryste, jeszcze teraz słyszę wilki, no naprawdę. Rozkosz. O Boże, zbliża się noc. Dobra. Gdzie są te sanawabicze? Jacyś zboczeńcy, kurde, gonią, kurde. Tak, jest mój plecak. Wziąłem plecak i spadam. Co za bajzel. To jakiś gem taki niebieski. No nie, no te fajfusy będą mnie ścigać tak cały czas? Boże, muszę przez całą noc biegać z nimi, dobra. Jezus Maria, pająki dookoła. Wilki szczekają. Ożesz. Ożesz, ja cię kręcę. Żyję, żyję. Jakie szczęście. To mi się udało. Ach. Boże, jaki kawał do obozu. O mój Boże. Żebym tylko wiedział, która dziura jest moja, to bym jakoś dotarł na miejsce szybciej. What the fuck? Się chłodno chyba zrobiło. Biegnij! A gdzie mój Chester? Chester! Ach, świat. Jest borówka. Da ta ra ta ta ra ta ta ra ta ta ra ta. Co za fatalna pogoda. Już prawie w obozie. Mam nadzieję, że te pieprzone bobry, czy jakim tam, mi nie skradły moich rzeczy. Wszystko mnie zabrali, wszystko mnie zabrali. Morsy czy bobry, what the hell? Co za różnica.
dam, 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 dara, dam, dam, dam. Ja pierdzielę, muszę teraz przebiec tędy. Ja pierdziu, ja pierdziu! Katko! Jesus! Oh my god. Jesus. Boże, jeszcze kawał drogi. Oh my god, oh my god. Oh my god. Oh my god. O rety, rety. Jest zimno, niestety. Najpierw jak mi morsy zabiorą czapkę. What the fuck? No nie, 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 what the hell? Ah, what the hell, come on! What the fuck? Jezus Maria. No dobra, chrzanie to. Robimy przerwę, bo widzę, że i tak zacina strasznie streama, więc cóż. Do zobaczenia przy innej okazji.